Ej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Adam, a to jest kolejny odcinek z Warstw Strachu, że tak to ujmę. Cóż, zapraszam was do oglądania. No i co? Jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli w naszej pracowni. Mamy tutaj nasze flamingi i jabłka. Podejrzewam, że to są te, które się wysypały wtedy z obrazu. No i cóż, no i lecimy dalej. Znowu pusty korytarz, znowu. O, winda. Tego nie było. Dobra, jedziemy do góry w takim razie. Wszystko się trzęsie. W ogóle jaki to musi być dom, że oni mają zamontowaną windę? Halo. Nie zdążyłem przeczytać, co tam było napisane. Fuck! To nasz przystanek? To nasz przystanek. Dobra. Zamknięte. Puste. Zamknięte. Zamknięte. Zamknięte i teraz coś ze mną będzie. Tu są jeszcze drzwi. Też zamknięte. O. Motherfucker. O co chodzi w ogóle z tym obrazem? God damn it. Klucz i list. Weźmiemy klucz, przeczytajmy list. Szanowny panie, doskonale rozumiem pańskie rozgoryczenie i proszę mi wierzyć. Bardzo współczuję panu i pańskiej żonie. Jestem jednak zmuszony oznajmić, że nie życzę sobie otrzymywania dalszej korespondencji. Każdy przeszczep skóry jest bardzo skomplikowaną operacją i nieodzownie wiąże się z dużym ryzykiem porażki. Z całą odpowiedzialnością zapewniam jednak, że zarówno ja, jak i moi koledzy ze szpitala Świętej Anny zrobiliśmy wszystko, co się dało dla pańskiej żony. Mówiąc szczerze, wierzę, iż zabiegu nie dało jej się przeprowadzić lepiej, szczególnie przy tak rozległych obrażeniach. Ma pan oczywiście pełne prawo do wyrażania opinii i w pełni rozumiem pana rozczarowanie. Jest jednak coś, czego nie jestem w stanie pojąć. Czy naprawdę sądzi pan, że wypisywanie pełnych nienawiści listów do mnie, czy też do innych lekarzy, rozwiąże pańską sytuację? Tak, jak wspomniałem powyżej, w pełni rozumiem, że był pan narażony na olbrzymi stres i tylko z tego względu nie wyciągnąłem konsekwencji prawnych. Warunkiem jest jednak zaprzestanie zasypywania nas obraźliwą korespondencją. Pozwolę sobie postawić sprawę jasno. Nie będę tolerował gróźb skierowanych do mojego personelu, rodziny czy też do mnie. Jeśli potrzebuje pan pomocy psychologicznej, mogę poprosić asystenta o przesłanie panu danych kontaktowych do kilku specjalistów, którzy pomogą panu przetrwać ten trudny okres. Z poważaniem i najlepszymi życzeniami dla pana oraz małżonki, William H. Green. Okej, czyli tak jak mówiłem, na otwarciu tej galerii ewidentnie naszej żonie się coś stało. I skoro skończyło się to pożarem... No właśnie. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Okej, mamy już ten małżeństwo artystów. Ewidentnie ten pożar pokrzyżował im życie. Ścinka. Schody do góry, to tam pójdziemy za chwilkę. Póki tutaj biblioteczka. Szafa. Zamknięte, ale coś tam słychać. Ogień. Ogień.
To już zamknięte, prawda? Tak, no to idziemy na górę. Właśnie. Fotografia z małżeństwa, znaczy Boże, ze ślubu. Płacz dziecka, ale taki kuźwa piekielny. Rozlało się. Powiem wam szczerze, że Resident mnie jakoś bardziej straszył póki co. Make up your mind. Okej. Szczur. Szczur tam pobiegł, czyli tam musimy iść. Szczury wskazują drogę do wyjścia, nie? Tak to było? Kurde, i teraz nie wiem, czy tam, czy tu. Kuźwa. Coś tam pewnie było. God damn it. Trudno. Czyli co, wychodzi na to, że najpierw musimy chodzić za szczurami? Tak? Lobus. Szufladki. No otwórz się. Kronos, tak? Tak on się nazywał? Nie chcę się teraz wygłupić, ale... Jakoś tak to było. Chyba. What the fuck? O! Coś tu spadło może? Nie. O! Safe. Jakiś pomysł, jak go otworzyć? Siedem, dwa, dziewięć. Okej. Żeby to było to? Ja nigdy nie wiem. Siedem. Dwa. Dziewięć. O, dobra. Czyli jednak się udało. Klucz w środku, nice. Najsuru, najsururu. Pięknie, owocki. Bananki. Kuźwa, ja nie lubię, jak nie mam określonego powiedziane, gdzie mam iść. Dobra, idę tutaj. Najwyżej coś przegapimy. 26 marca. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. W końcu udało mi się nieco pograć, ale ile można tak nazwać to grzmocenie? O ile można nazwać to grzmocenie po klawiszach? Nie ma co się oszukiwać. Brak pełnej kontroli nad palcami doprowadza mnie do szaleństwa. Tym bardziej, że mój ukochany mąż szybko wygonił mnie do łóżka. Wiem, że ma dobre chęci, ale w jaki sposób mój stan ma się poprawić, jeśli nie będę nad sobą pracować? Najgorsze jest to, że mogę przysiąść, iż wyczułam alkohol w jego oddechu. Boże, proszę tylko nie to. Może alkoholik? Patrząc na te wszystkie puste butelki po winie, to jest bardzo prawdopodobne. Tutaj jakaś zawieszka? Coś takiego.
Jaka faza w ogóle? It cannot be undone. Tak ty? No dobra, dobra, jak najadę to ten. Nie można tego co. Lol. A, przeszliśmy. What? Jakie dziwne. Teraz nie mogę przejechać? Zapałki tu są, hej. Przedtem ich tu nie było. Dobra. Pieseł. Pieseł. Co się stało z pisełem? O kurwa. Well, chyba wszyscy wiemy, co się stało z pisełem. Niegdyś wspaniały artysta, obrazy wyśmiane w galerii sztuki. To, czego byliśmy dzisiaj świadkami, choć bezwartościowe z punktu widzenia sztuki, może być bezcennym materiałem badawczym dla psychologów. Takie oto ostre słowa padły z ust samego Jasona Huxa. Znany krytyk był jednym z pierwszych wielbicieli prac, którego pochlebne recenzje mogły wynieść artystę na wyżyny. Kiedy zapytaliśmy, czy tak brutalna krytyka jest słuszna, szczególnie w świetle ostatnich tragicznych wydarzeń, Hughes odpowiedział: zadaniem krytyka jest wypowiedzenie się na temat sztuki, nie ocena samego artysty. Twórca ten przeszedł ostatnimi czasy bardzo wiele i oczywistym jest, że odcisnęło to na nim piętno. Jeśli jednak będziemy milczeć i udawać, że jego obecne obrazy reprezentują zadowalający poziom, wyświadczymy mu niedźwiedzią przysługę. Pozostali krytycy byli tylko odrobinę bardziej wyrozumiali, jak choćby... Nie dowiemy się, bo jest wyrwany kawałek, wyrwany fragment. Dobrze. Czy za mną jechał? To ta babcia z Residentona mnie prześladuje. Zamknięte. A tu? Tu też. Okej. Cup. Cześć. Hello there. What the fuck? Który? Cior. On stąd wybiegł i tutaj pobiegł. To gdzie ja mam iść w końcu? Aha, jak na złość oczywiście jedne i drugie drzwi są otwarte. Dobra, idziemy tutaj. Cup. Cup, cup. Spadło. O, to śmigło. Znaczy, śmigło? To się... Nie, jak to się nazywa? Wiatrak, Boże. Śmigło. Jesus. Śmigło, tak, Adam, tak. Otwarły się tam te drzwi. Było słychać skrzypienie. Hej. Kolejny klucz. Coś tam tupnął. 6 kwietnia. Dziś rano znalazłam jego kolekcję pustych butelek. Zareagowałam emocjonalnie. Wiem, że dla niego także to jest trudne, ale do cholery, nie może się tak zachowywać z małym dzieckiem w domu. To po prostu nieodpowiedzialne. No już tak nie pukaj. O. Jesus.
Jesus Christ. Co ja tu mam zrobić? Czego? Aha. Wyszedł z obrazu, widzicie to? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Dobrze wiedzieć w ogóle, że mogę wychodzić z tych obrazów. Znaczy z tych... jak są te opowieści? Wiecie, o co mi chodzi. Nice, znowu sypialnia. Tego mogę użyć, to mogę otworzyć. Najpierw pootwierajmy te rzeczy. Porywacze protest, nienasyceni dranie. Nie mogę sobie pozwolić na nową. Dlaczego akurat tę cholerną nogę? Fajnie. Czy ktoś nam ukradł protezę? A, w drugą stronę. Hello. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? On odestał krew z tego czegoś albo z tego kogoś, z kogo... Odostał krew? Dobra, ewidentnie tutaj coś musimy zrobić, tylko co? O! Wszystko wraca do normy. I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt ashamed. Stumbling all around, stumbling all around, stumbling all... Cudownie, cudownie. Wychodzimy stąd. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Mhm. Wymówki, wymówki. Mhm. Tutaj coś jeszcze? O. Nie mogę patrzeć na to, jak się męczysz. Jesteś chory. Całą noc pociłeś się i miałeś dreszcze, a teraz znowu zamknąłeś się w pracowni. Jak gdyby nigdy nic. Cały ten cyrk z umęczonym artystą musi się w końcu skończyć. A tu? O. Album na zdjęcia.
I listy. Troszkę już mi pominęli. No nic, trudno. Dobra, malujmy. Co tym razem? Co tym razem? A flaming to nie jest. Tu widzę głowę psa. Język, nos, oko, ucho. Tylko że trochę w takim nie w stanie jest ten pieseł. Tak troszkę. No i sisty fiorka z krwią. Cudownie. Dobra, ludziska, myślę, że po każdym powrocie... O, nienawidzone. Nie, Boże, nienawidzę. Nawet teraz zagubiony, osamotniony. Zasługujesz na to. Grób dla ciebie. Dokończ go. Świetnie. Myślę, że po każdym takim przyjściu do tego pokoju i namalowaniu reszty obrazu będziemy kończyć odcinek, także w tym to wszystko. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, to zostawcie jakąś ocenę, komentarz, cokolwiek. Podzielcie się swoimi opiniami, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. No i cóż, ludziska. Do zobaczenia kolejnym razem. Hej, hej, trzymajcie się.